Na wstępie pragnę tylko zadać wam jedno maciupeńkie, niewielkie pytanko. Co do czemu ten szajs ma tyle wyświetleń, a czemu moje inne filmiki już mają mniej wyświetleń? Witajcie kochani, tym bardzo niesubtelnym i żenującym początkiem pragnę was zaprosić na kolejny materiał, w którym porozmawiamy o... We do not speak his name. Boku no Pico. Znowu. Pomysł zrodził się z tego, że nie chwaląc się... Po powrocie na kanał sprawdzałam swoje statystyki i odcinek o tym pornosie jest przez was najchętniej oglądany. Naprawdę, najchętniej. Jest to dla mnie zdziwienie. Po pierwsze, bo to jest porno o dzieciach. A po drugie, dziwię się sama sobie, że tego nie usunęłam. A więc tak. Dzisiaj będziemy analizować, dlaczego Boku no Pico stało się takim hitem, mimo że to szajs nad szajsem. Zatem po prostu to zanalizujmy. Jeszcze krótką notką przypomnienia... Co to było? A więc tak, Boku no Pico opowiada o przygodach trzech chłopców, którzy zabawiają się ze sobą. To jest adekwatny, idealny opis tego anime. Zostało ono wrzucone na rynek przez studio Natural High, a wyszło 7 września 2006 roku. Zatem, dlaczego stało się aż takim fenomenem? Mówiąc jak najbardziej przystępnym i prostym językiem, bo jest po prostu chore. Tak, to jest zabieg, że nawet jeżeli mówimy, że coś jest chore i złe, to i tak to chcemy w rzeczywistości obejrzeć, ponieważ uwagę ludzi o wiele bardziej przyciąga kontrowersja i rzeczy zakazane, takie zakazane owoce. I nie mówcie, kochani, że wy na przykład, kiedy byliście młodsi, a nie mieliście wcale 18 lat, nie weszliście nigdy na żadną stronkę z hentajami. Ja weszłam. Kontrowersja jest czymś, co brzydzi i szokuje, ale jednak ludzki umysł pożąda tego z bezpiecznej odległości. I dlatego takie anime po prostu powstają. To jest specyficzne koło zależności. Pedofilia jest zła, to nie podlega żadnemu podważeniu, ale jest kontrowersją, czyli czymś, co po prostu jest oglądane i co to samo anime wybija. Im bardziej coś jest po prostu pokręcone, tym większa szansa, że jest to obejrzane za to, że jest po prostu kiepskie. Wiecie, jest takie przysłowie, nieważne jak mówią, ważne by mówili. I to jest dokładnie ta zasada, dlaczego po prostu Boku no Pico stało się aż takim fenomenem. Tak naprawdę, no poza niecodziennym tematem, anime samo w sobie się nie wyróżnia, no bo kreską się nie wyróżnia, fabułą tym bardziej, muzyką też nie. Więc po prostu wszystko kręci się wokół tego, że dzieci są trapami, a ich opiekun ma fetysz trapów, ma do nich skłonności. Pamiętacie sytuację z lodami w aucie? No właśnie, wszyscy ją pamiętają i ona będzie pamiętana. Boku no Pico jest znienawidzone, hejtowane, wszyscy robią sobie z niego bekę, ale i tak ciągle o tym gadają. Takiego typu produkcje po prostu dają, po pierwsze, zaspokojenie ciekawości, zaspokojenie zakazanego owocu, czyli tej zależności, że chcemy oglądać coś niecodziennego, coś dla nas niedostępnego i czego byśmy wcale nie zrobili w rzeczywistym życiu, ale budzi to w nas takie skryte zainteresowanie. I to są główne powody, dlaczego właśnie my jako odbiorcy oglądamy takie animacje. Chciałam wam to rozebrać do czynników pierwszych, tak jak rozbierany był Pico przez Mokuna. Oraz żebyście spojrzeli na to trochę pod nieco innym kątem. I sprawdziłam też inne kanały polskie oraz zagraniczne, które ten temat poruszały. I nawet jeżeli kanał był mało popularny, nie miał wcale dużo wyświetleń czy subskrypcji, to i tak te filmiki zawierające właśnie kontrowersyjną treść, w tym przypadku Boku no Pico, one miały naprawdę bardzo dużą ilość wyświetleń. Co też po prostu potwierdza teorię o tym, że ludzie chcą o tym słuchać i chcą to oglądać. Zwłaszcza jeżeli są otaku. Choć też nie zawsze. Gdyby kogoś jednak naszły wątpliwości, to nie jest, kochani, nic złego, że chcemy oglądać nietypowe rzeczy, ale pamiętajmy, że oglądanie jeszcze nie jest zbrodnią. Dopiero zbrodnią jest, gdy po prostu robimy to w rzeczywistości i krzywdzimy drugą osobę. Bo naprawdę, to nie jest tajemnicą, że w internecie, czy nawet w życiu codziennym jest mnóstwo dziwnych treści, ludzie to oglądają, ale samo oglądanie nie czyni jeszcze nas złych osób. Po prostu, żeby to też tak bardziej powiedzieć psychologicznie, zaspokaja po prostu potrzeby, które nie są zwykle ujawniane społeczeństwu, ale tylko społeczeństwa nie krzywdzą. Należy jednak twardo pamiętać, że fikcja i anime to nie jest życie codzienne. Bo problemem jest to, że po prostu dużo otaku, zwłaszcza w młodym wieku, ulega fikcji, którą widzą na ekranie. O tym też sobie porozmawiamy w innym filmiku. Słowem też, kochani, takiego wyjaśnienia i zakończenia odnośnie tego materiału, jak mogliście go obejrzeć i odsłuchać, on został nakręcony takim pół żartem, pół serio. Nie chciałam, żeby był typowym memem, ale też nie chciałam, aby był tak suchy jak ciekawy z lubrykantu,
Dlatego kochani, napiszcie mi w komentarzach, czy wy oglądaliście Boku no Pico, co jeszcze byście dodali odnośnie tego tematu oraz jak bardzo lub jak nie bardzo zniszczono wam psychikę tym anime.